jumping up and down the floor. My hat is an animal, and once there was an animal. It had a son that mowed the lawn. The son was an okay guy. They had a pet dragonfly. The dragonfly ran away, but it came back with a story to say. Proszę Państwa, znajdujemy się w Karkonoszach. Przed nami mamy bardzo niebezpieczny okaz gołębia. Największym smakiem jest chleb. Proszę się nie zmylić, on też szczeka, ale tak naprawdę to jest gołąb. Jest po prostu gołąb z głową psa i z tułowiem psa. Szczeka. My head is an animal, and once there was an animal. It had a son that mowed the lawn. The son was an okay guy. They had a pet dragonfly. The dragonfly ran away, but it came back with a story to say. To będzie zadanie takie, że trzeba z tamtej strony wziąć jedną rzecz po drugiej stronie mostu. Drużynowy drugiej drużyny by to zrobił lepiej, ale też szanuję. No fajnie było. Było tyle samo, ale jednak... Nie, ale trzeba linę do dołu ściągać. Wymagające nie, ale bardziej takie przygodowe. Musimy się poczuć tak, jakbyśmy byli w Himalajach. Tak, rękawiczki i czapkę. I trzeba zjeść czekolady, ale że jest zimno, to macie skostniałe ręce. Musicie nożem widelc. Czy jedna osoba wystarczy? Jedna osoba będzie po kolei. No tylko w jednym miejscu. Tu sześć i tu sześć? Czy nie, ja jem całą czekoladę. To następny. A tyś krój do czekoladę. Ej, jakie co? Już? Przepraszam. A musimy ją sądzić. Po kawałku muszę, czy mogę? Sześć. Pies jak pies, wielbia jak gryź, kości pod stołami. Koń jak koń, wielbia pies, łąkami i polami. Uwielbiam cię, uwielbiam cię, uwielbiam. Kocham cię, chyba cię się. Przez siebie. Pogoda zapowiada się dobra. Właśnie mamy posty dwuminutowy. Idziemy wyżej, na granicę czeską i idziemy w kierunku Śnieżki. Powiedz, czemu nie byłeś u fryzjera przed wyjściem w góry? To jest bardzo trudne zagadnienie. Nie było miejsc. A jeśli chciałbym coś powiedzieć, to dwie rzeczy. Po pierwsze, uprawiam crossfit. A po drugie, mój brat studiuje prawo. Po stole zakładamy softshell. By nie stracić temperatury ciała. Nie jestem w stanie nic powiedzieć. Dlaczego? Dwie słowa, dwa słowa. Jestem przeszczęśliwa, że jestem tu z takimi ludźmi. Ja testuję, że ja kilo schudnę na tym rajdzie. Nie. Z
Samuelo, powiedz nam, czego znakiem jest tęcza? Szczęścia. Nie. Radości. Nieprawda. Szczęśliwości. Nieprawda. Tego, że idzie słońce. Nie chodziłaś na religię. Słońce wlazicie. Tam jest skarb na końcu ukryty. Obywatele! Ludu! Ludu pracującej stolicy! Dotarliśmy do granicy. Sajosje ruszymy z fawolnych republik. Partia Lenina, siła narodio. Jozik z Bazin. Było miło, Jozik z Bazin. Proszę Państwa, doszliśmy do kolejnego punktu kontrolnego. Kenia. Kenia położona jest we wschodniej Afryce nad Oceanem Indyjskim. Jej stolicą jest Nairobi, a językami urzędowymi są Swahili i angielski. To więc kraj pełen kontrastów, w którym w miastach ludzie mieszkają w nowoczesnych apartamentach, jak również w budowlach z trzciny i wyschniętego błota. Będziecie mieli za zadanie stworzyć broń, dzięki której ubijecie zwierzę. Ostatnim zadaniem będzie rzucenie przez patrolowego w balon. Ja znam te wasze numery. Teraz możecie 5 minut, żeby sobie zrobić na podejście ciężkie. Chyba, że nie chcecie, żeby King Bruce Lee karate mistrz. King Bruce Lee karate mistrz. Kolejnym naszym zadaniem było zbudowanie gwiazdy. Śmierci. Star Wars. Punktowy. Co sądzisz o tej gwieździe? Tu będzie ten rozpał. Pójdzie. Jeszcze jedno pytanie a propos tego miska. Jakie ma zastosowanie? Skupione światło, więc nie zdradza położenia. Długo się pali, bo się dokłada polana i chyba do światła. Wysuwa się końcówki. Przemysł tak. Właśnie. To oto straszny smok Lewiatan. Oh God, please no! God, please no! Despacito. Respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo. A egzorcyzmem okazało się Despacito. Laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sube, 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 sube. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. To jest tak, że idziemy, mgła i nagle się pokazuje takie coś. Wszyscy szok. Czyli co? Szok, niedowierzanie. Coś Pani. Pięknego. Szkoda, że tak nie było obok Śnieżki, bo byłoby widać. Si te pide un beso, vendámelo. Yo sé que estás pensándolo. Llevo tiempo intentándolo. Mami, estoy dando y dándolo. Sabe que tu corazón conmigo te hace bam bam. Sabe que esa beba está buscando de mi bam bam. Me prueba de mi boca para ver cómo te sabe. Quiero ver cuánto amor a ti te cabe. Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje. Empezamos lento, después salvaje. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza, veo que eres malicia con delicadeza.
pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza. Oye, despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a veces. Czyli to znaczy, że ja muszę... Czekajcie. Pierwszy patrol gotowy jest do wyjścia, tak... Watacha przemierza czeskiej góry. Nieustraszeni. Nie boją się deszczu. Nie boją się mgły. Przepłynęli rzekę. I przeszli stromą górę. O, cześć. Nie spodziewałem się, że was tu spotkam. Jestem właśnie w Karkonoszach. Zapraszam do dalszej wycieczki. Na Berdo mamy lepszy zalew. Ja bym zrobił dwa razy większą za dwa razy mniej. Czeska solina. Somebody call out to your brother. Jesteśmy w ladnych prechadach. W ladnych prechadach. Jesteśmy w ladnych prechadach, a tu idą krasne holmy. Proszę państwa, jesteśmy w Czechach i idziemy teraz na Hornej Myseczki. Na Hornej Myseczki 3 kilometry, a później będziemy szli na Lapskie Bołdy. Piętrzone marzenia.
jak one rosną ku niebu, może szczytów nas brzegla. Samuelo, spełniło się twoje marzenie. Tak, spełniło się, przekroczyłam swoje granice. I zobaczyłaś wodospad. Spełniłam marzenia. Samuela na tle wodospadu. Ludzie, którzy je niosą w plecaku, ludzie są jak góry, które noszą w sobie, gdzie oczy poniosą, wędrujemy szlakiem, a u celu i tak czeka drugi człowiek. Ciebie, choć nie ma drogi poza górami, już poza tobą świata nie dostrzegam, zawieszona między dwoma światami. Stanic, o obrońcach naszych polskich granic, a ponad nami wiatr szumny wieje i dębowy huczy las. Anioły są takie ciche, zwłaszcza te w Bieszczadach, gdy spotkasz takiego w górach, wiele z nim nie pogadasz, najwyżej na ucho ci powie, gdy będzie w dobrym humorze, że skrzydła nosi w plecaku, nawet przy dobrej pogodzie. Anioły są całe zielone, zwłaszcza te w Bieszczadach, łatwo w trawie się kryją i w opuszczonych sadach. W zielone grają ukradkiem, nawet karty mają zielone. Zielone mają pojęcie, a nawet zielony kielonek. Anioły bieszczadzkie, bieszczadzkie anioły, dużo w was radości i dobrej pogody. Bieszczadzkie anioły, anioły bieszczadzkie, gdy skrzydłem cię dotkną, już jesteś ich bratem. Anioły są całkiem samotne, zwłaszcza te w Bieszczadach, w kapliczkach zimą drzemią, choć może im nie wypada. Czasem taki anioł samotny zapomni, dokąd ma lecieć, i wtedy całe Bieszczady mają szaloną uciechę. Anioły bieszczadzkie, bieszczadzkie anioły, dużo w was radości i dobrej pogody. Bieszczadzkie anioły, anioły bieszczadzkie, gdy skrzydłem cię trącą, już jesteś ich bratem. Druhu, co to będzie za zadanie? Trzeba będzie namalować stopami flagę Argentyny w rytm tango. Naszym Picasso artystą będzie Mateusz Piekut. Jak zawsze. Dwóch będzie. Dwóch musi być. Dwaj punktowy. Patrolowa Właszczyk melduje 1.8 budowórek na punkcie stan 9. Wszyscy żyją. Samuela Bałdyga. Zwana... Samantą. Wikurą. Krzysiunia. Trzymaj. Krzysza. Krzysza. Ale co na siedzę, Rastafari! Mateusz Kwasu, zwany Kwaśniewiczem, młodszy. Musiałem się zaklęć. Mateusz Kaczkowski,
zwany Alcatraz. To jest potomek Chopina. Jeden chłopiec, jedna sepsa. Marek Polony zwany Chopinem. Grupa celowa Gorzkowska skomenduje patrol w atakach na punkcie pierwszym stacie naszych sobotek. Dobra, zaczynacie. Tak? Dwóch facetów tańczy. Mateusz, nie jestem na kraju. To żeby się nie upadło. Marek, włosami. Lub słońcu bolca. Ej, to jest tu napisane pies. Dziewczyny, co myślicie o tańcu naszych chłopaków? Jestem zachwycona. Tak, jest niesamowity. Dokładnie. Ziemski. Po prostu fenomenalny. Fantastyczny. No. Jak to już? Brawa, brawa! Anioły są takie ciche, zwłaszcza te w Bieszczadach. Gdy spotkasz takiego w górach, wiele z nim nie pogadasz. Najwyżej na ucho ci powie, gdy będzie w dobrym humorze, że skrzydła nosi w plecaku, nawet przy dobrej pogodzie. Anioły są całe zielone, zwłaszcza te w Bieszczadach. Łatwo w trawie się kryją i w opuszczonych sadach. W zielone grają ukradkiem, nawet karty mają zielone. Zielone mają pojęcie, a nawet zielony kielonek. Anioły bieszczadzkie, bieszczadzkie anioły, dużo w was radości i dobrej pogody. To przyjadę na twój mecz z pięknym, nowym, czarnym ciągnikiem. Zanowia, tyś najpiękniejsza z małej wsi. Zanowia, znowu powiązał kręgą pieci. Tylko wygraj mecz. To już jest koniec, nie ma już nic. Jesteśmy wolni, możemy iść. To już jest koniec, możemy iść. Jesteśmy wolni, bo nie ma już nic. To już jest koniec,
nie ma już nic. Jesteśmy wolni, możemy iść. To już jest koniec, możemy iść. Jesteśmy wolni, bo nie ma już nic. Robaczek w swej dziurce jak docent za biurkiem i pszczółka na kwiatkach jak kontrol w tramwajach. Tak dłubie i gmera napisze, wymyśli, obejdzie wokoło, zabrudzi, wyczyści. I krzaczek przy drodze i brat przy maszynie, jak noga w skarpecie, sprzedawca w kantynie. Kamyczek na polu i strażnik na straży, lodówka wciąż ziębi, kuchenka wciąż parzy. A po co tak dłubie i dłubie? A za co tak myśli i skubie? I tak się przykłada i mówi z ekranu i bredzi latami i wieczorami. Wieczorem i rano. To już jest koniec, nie ma już nic. Jesteśmy wolni, możemy iść. To już jest koniec, możemy iść. Jesteśmy wolni, bo nie ma już nic. Nie ma już nic, nic, nic.